kochaj tak, jakby cię nigdy nikt nie zranił. A tańcz tak, jakby nikt nie patrzył. Śmiej się tak, jak tylko dzieci śmieją się. Żyj tak, jakby tu było niebo. Na ziemi jest o niebo lepiej. I każdy cud zwykły jest, codziennie zdarza się. Na ziemi jest o niebo lepiej. Dziękować nigdy nie przestanę, że życie jest. Dobrze, że jesteś. Nie jest tak, że niepotrzebnie tutaj jestem. Dobry wieczór, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Barbara i Andrzej, jesteśmy tu synowy, ponad 30 lat stażu w małżeństwie sakramentalnym oczywiście. I cieszymy się, że jesteście tu Państwo. Tak naprawdę to chciałem zacząć od podziękowania, ponieważ jeszcze jesienią ubiegłego roku sądziliśmy, że to jest niemożliwe, ale udało się. Pan Bóg nam błogosławił. Było dużo zielonych świateł na różnych trudnych ścieżkach. Także dziękujemy przede wszystkim właśnie Panu Bogu za to, że tak pokierował, że jest ta randka małżeńska tutaj w tak godnym miejscu, w tak pięknym miejscu jak kinoteatr w Iławie. Dziękujemy Panu Burmistrzowi za to, że nie zawahał się i udostępnił to kino. Dziękujemy całej ekipie Iławskiego Centrum Kultury z panem dyrektorem Tomaszem Woźniakiem za wspieranie nas tutaj techniczne, za wydrukowanie tych wejściówek. Jak widzimy, wszystkie wejściówki, albo prawie wszystkie, zostały wykorzystane i to bardzo szybko się rozeszły. Dziękujemy też BIT-owi, czyli Biurze Informacji Turystycznej. I jeszcze dziękujemy ojcu proboszczowi Lucjanowi Osieckiemu, że pozwolił wypłynąć nam na głębie. Bo na początku mówiła, może jakaś mała sala, a może szkoła, ale jak randka małżeńska, no to w tak godnym miejscu. Za chwileczkę też podziękujemy jeszcze naszemu gościowi i go zaprosimy. Ale zanim to się stanie, proszę Państwa, co się będzie działo? Czyli za chwileczkę zaprosimy na konferencję pod tytułem o miłości ofiarnej, czyli nie tylko dla małżonków, nie tylko dla mężów i nie tylko dla ojców. Potem będzie króciutka przerwa, dosłownie 5 minut. I po tej przerwie projekcja filmu, chrześcijańskiego filmu Odważni. Po filmie małżonkowie odbierają takie przygotowane karteczki z zagadnieniami, żeby można było spotkać się powiedzmy jutro, pojutrze przy świecy i odpowiedzieć sobie nawzajem na te pytania. Bardzo serdecznie Państwa witamy. Cieszymy się, że ta randka małżeńska zacznie się odbywać. No i zapraszamy teraz naszego gościa specjalnego. Dziękujemy mu bardzo gorąco, że w swoim gąszczu zaproszeń właśnie udało się wyszukać ten piątek 23 maja dla Iławy. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Ale randki są, wiem, że ważne. Na marginesie od razu powiem dygresję. Jeden z księży zauważył, że ci, którzy mieszkają przed ślubem razem, pozbawiają się właśnie czegoś pięknego. Randy. Normalnie w domu, jak narzeczony, narzeczona mieszkają dzielnie, idą na randkę, to przecież się wszystkie ciocie zjeżdżają. Czy ten kwiatek tu, czy tutaj, we włosach. Basiu, zrób sobie inny makijaż, ale mamo, ja tych butów nie założę. Ta całodzienna narada w całej rodziny, jak ona będzie na randkę, kiedy wraca, no jak było, no ona jest oszołomiona.
A czy ktoś mieszkał razem, jak ta dziewczyna jest ciągle obok niego, obok dziewczyny, nie chodzą na lat. A to jest, było i jest dla kobiet coś tak bardzo, bardzo pięknego, uroczego i budującego potem miłość. Tutaj wprowadzający Państwo powiedzieli parę razy, że Pan Bóg działa. Owszem, działa bez przerwy. Ja miałem dzisiaj taki plan, że część naszych rozważań wypowiem w kościele, a część tutaj, ale kiedy weszliśmy do ołtarza i zobaczyłem, że w kościele jest kilkudziesięcioro dzieci, najpierw w białym tygodniu, to już te tematy damsko-męskie darujmy im. Pan Bóg chciał, żebym ja to wszystko powiedział tutaj, więc w wielkim skrócie. Co miałem powiedzieć w kościele? Jest wielką zagadką, drodzy Państwo, jest wielką zagadką, duszpasterską, ale i psychologiczną, i socjologiczną, że się małżeństwa sypią, kiedy w narzeczeństwie była taka miłość, no ale taka miłość po prostu nie wiem. Kiedyś jeden z moich kolegów księży powiedział na formacji narzeczonych, kiedy przyjdzie na was kryzys, a on co? Kryzys, kiedy przyjdzie, będziecie mieli takie ciche dni. Jakie ciche dni? My? Ciche dni? To znaczy żartować. Nasza miłość jest taka, że nie mam nie mieć żadnych cichych dni. No były potem. Kiedyś mnie pan przyznał, taki 20-paroletni, że pojechał z żoną na podróż poślubną. Byli gdzieś w hotelu nad morzem, padał deszcz, było zimno, żona wyszła z łazienki, spod prysznica, więc niekorzystnie wyglądała w tym turbanie na głowie. Legia przegrała, jego bolał ząb i mówił, że jej nie kocham. No więc spróbuj to powiedzieć. Są małżeństwem, ale proszę zwrócić uwagę, jakie dzieci biorą teraz ślub, że do takich wniosków dochodzą 3 tygodnie po zawarciu sakramentu. A miłość jest wielka. Tutaj Państwo prowadzący też mi potwierdzili, czy wytrącili może za jakiś przykład, bo ja mówię nieraz o tej miłości narzeczeńskiej, że ona jest tak wielka, że wpływa na zdrowie narzeczonych. Bo narzeczeni od początku pracują nad ich stawami. Jak przychodzą do mnie załatwiać ślub, to mnie weźmie za rękę i cały 45 minut pracuje nad ich stawami. Teraz pracuję nad ich stawami tutaj, weźmie tak za szyję i tak pracuję. Jest jeden chłopak przez przygotowania tych wszystkich formalności małżeńskich ostro pracował nad lewym kolanem dziewczyny. Ciągle się muszą dotykać, ciągle chce się smokać, a potem właśnie jest taka katastrofa. Dlaczego tak jest? To się zaczyna już w narzeczeństwie, że oni nie wiedzą, że ich tory się powoli rozchodzą. Ktoś powiedział, że jak mąż i żona, narzeczony i narzeczona klęczą przed ołtarzem, by zawrzeć ślub, sakrament małżeństwa, to on tak na nią patrzy i mówi, żeby ona się nie zmieniła. Jezu, żeby ona była cały czas taka sama, żeby te włosy, nogi, żeby to wszystko było tak. A ona na niego patrzy i mówi, Jezu, żeby on się zmienił trochę, żeby on wyrośnił, żeby on się stał bardziej odpowiedzialny, żeby bardziej dzieci kochał, a nie tylko piłka i piłka. I tu się rozjeżdża. Rozjeżdża się, kocham Cię, miłuję Cię, obdarzam Cię miłością, od tego ja się zakochałem. To kiedyś ktoś wymyślił oczywiście, to jest absurdalny przykład, ale dożobujący, że chłopak powie do dziewczyny, przed kolejną randką, słuchaj, miałem do Ciebie prośbę, żebyś przyszła specjalnie ubrana. Ona już przyjaźnia, że jakieś szpile wystrzałowe, chce jakąś bieliznę, włosy, co to mam? Załóż białą bluzkę, bo Boże, jaki jest czysty, Boże, białą bluzkę. Więc ona założyła białą bluzkę, on sobie przyszli sobie do kawiarni, on coś tam sobie ustawiał, coś ustawiał i on siedzi na nią, wpatrzony, mówi, jak piękny, jaki cudny, ona, Boże, jak on mnie komplementami obdarza. I on tak patrzy, że on się nie patrzy w oczy, tylko gdzieś niżej. A on przyniósł sobie taki mały rzutnik i na jej białej bluzce puszczał swoje obrazy. I mówi, jak jestem piękny, jak jestem szczęśliwy. Co oczywiście wymyślałem absurdalne, ale proszę Państwa, wiele kobiet i chłopców zakochało się w sobie, że ja przy tej dziewczynie jestem taki wspaniały. Ja byłem wstydliwy, ja się bałem odezwać w sklepie, a teraz chodzę, kelnerom wyrzucam, że jest złe danie, proszę taksówkarzowi, bo mówię, gdzie ma jechać, jestem odważny, przy niej, jak ja jestem niesamowity. Ja jak jestem niesamowity, a ona tylko to wyzwala. Ona też mówi, ja wam zawsze uważam się za brzydkie kaczątko, że jestem taka, a przy nim ja się zacząłem malować, jakieś sekiecki poszyłam, jakieś tam buty sobie kupiłam. Jaka ja przy nim jestem inna? Ja jestem inna. I potem się zbiera ten synod rodzinny. No i co, Basiu, zdecydowałeś się na to małżeństwo? Tak. A on będzie dobry dla ciebie? To jest dobra partia. Znasz jego dom, znasz jego życie. Nikt się nie zastanawia, czy nasza Basia będzie dobra dla niego, nie trzeba z nią wytrzyma. Tylko czy on będzie dla nas, dla mnie dobry? Czy on będzie dobry dla mnie? I to już jest początek końca, jeśli się patrzy tylko od jednej strony. Małżeństwo jest trudne, chociaż niektórzy właśnie myślą pobieżnie, że to jest proste, jak się z daleka patrzy. Się rano wstaje, się je śniadanie, się idzie do pracy, się z pracy dzwoni do żony co kupić, się wraca do domu, się je obiad, się ogląda telewizję, się kocha w nocy bez grzechu. Prościzna, nie? Tylko, że właśnie ktoś powiedział, dobre małżeństwo ze stażem to jest cud i dowód na istnienie Pana Boga.
To jest cud i dowód na istnienie Pana Boga. Małżeństwo ktoś porównał do tego, że jest to jak wściekłego kota i wściekłego psa wrzucić do łodzi podwodnej, zakręcić za nimi lód, puścić ich w podróż dookoła świata i dzwonić co tydzień, co u Was słychać. Pan Jacek Kulikowski, którego może niektórzy z Was znają, to jest dla mnie wielki autorytet w sprawach małżeńskich, mówi, że kobieta i mężczyzna, jeśli chodzi o wymiar fizyczny, pasują do siebie wszyscy, to chyba, że ktoś jest chory, no, ale to może jest nieważne, jeśli ktoś nie może podjąć współżycia. Natomiast jeśli chodzi o wymiar psychiczny, to żadna kobieta nie jest adekwatna, odpowiednia do żadnego mężczyzny. To są po prostu tak dwa różne światy, że Pan Bóg myślił, wiecie, to jest z geopolityką. Ja widziałem jakiś taki rysunkowy kawał, że Pan Bóg stwarza świat i mówi, a Polsce walniemy numer i umieścimy ich między Rosją i Niemcami. Tak samo zrobię ludziom taką siurprezę i powołam mężczyznę i kobiety do życia pod jednym dachem przez 30-40 lat życia. Taki numer im wydam. W ogóle nie pasują. Żońca, ktoś mówi, niech kobiety nigdy nie radzą z mężczyzną w ich sprawach. Niech mężczyźni nigdy nie radzą kobietom w ich sprawach. Bo to są dwa różne światy. Kiedyś jedna pani wyszła, mówi do męża, idę do sklepu po zakupy, podjadę samochodem, bo zima była. To i w połowie drogi samochód się zepsuł. Wróciła do domu, a tu mąż, żoną, mąż z sąsiadką w takiej sytuacji bliskiej. No i ona pisze z rozpaczoną do gazety. Druga gazeta, co ja mam teraz zrobić? Wróciłam wcześniej ze sklepu, męża został w takiej sytuacji. Co mi poradzicie? Facet odpisuje, kącik rodzinny. Niech pani sprawdzi akumulator. Najprawdopodobniej coś jest z przewodami, że tak szybko zamarzł. No to tak bywa. Proszę Państwa, dlaczego to tak się szybko kończy nieraz, zanim się zaczęło? Właśnie to chciałem powiedzieć w Kościele, bo dzisiejsze czytania mnie do tego zwróciło. Jezus mówi, miłujcie się tak, jak ja was umiłowałem. Miłujcie się tak, jak ja was umiłowałem, a Chrystus nas umiłował miłością, no, już absolutnie pełną, doskonałą. Miłością, która nie liczy, nie wylicza. Małżeństwo, które zaczyna wyliczać, ja gotuję obiady, no a ja przecież cię wożę samochodem, a ja sprzątam całe mieszkanie, no tak, ale jeszcze to ja myję. Jeśli się zacznie liczyć, proszę Państwa, koniec małżeństwa. Małżeństwo się trzeba nastawić tak, ja przegram. Ten facet mówi, byłem wściekły, że ona lepiej wyszła za mąż, niż ja się ożeniłem. Państwo, ja się nastawiam po ksiądz, że ja przegram, że będą mnie nie lubić, że będę dostawał wulgarne maile. To trzeba robić swoje. A nie, ludzie, dopóki nie zlikwidujecie tych maili, to ja nie będę wam głosił swoją rzeką. Nie. Jezus mył nogi i nie pytał, co mi za to zrobicie. Proszę Państwa, ja znam w Polsce rodziny, gdzie normalnie syn czy córka dostają pieniądze od matki, jako moje okno. To jest po prostu handel już nieprawdopodobny. Nie, przegram. Oczywiście nie mogę co zrobić. Nie mogę tylko przez przyzwalanie drugiej osobie, czy mężowi, czy żonie, doprowadzić do jego destrukcji. My panowie czekamy na ten moment, kiedy żona nieraz mówi do męża, pomalowałbyś ten przedpokój. A już sama wezmę malarzy i pomaluję, nie będę cię prosić. Świetny pomysł, kochanie. Ja będę w dużym pokoju z pilotem, jakbyś potrzebowała konsultacji, to pan. Drogi panie, co chciał powiedzieć? Dzieci nam zabierze opieka społeczna. Dom się nam zawali, robactwo nam się zalegnie, zginiemy z głodu, ale ja za ciebie nic nie zrobię. Nic. Do syna 17-letniego ty będziesz chodził na wywiadówki, a nie ja. I ty z nim będziesz potem rozmawiał po tych wywiadówkach. I ty z nim będziesz w góry, nie ja. Dlatego Jezus nas ukochał miłością odpowiedzialną. Proszę zwrócić uwagę, że Jezus nie mówił, jego serce jest najlepsze, ale jak on rozmawiał z matką? Po co się nie szukali? Kto to jest moja matka, kto to są moi przyjaciele? On umiera na krzyżu, matka stoi pod krzyżem, a on nie mówi do niej ani jednego słowa, dziękuję ci, mamo, tylko mówi, to jest twój syn, Jan, to jest twoja matka. Przepraszam, Jezus mówi, jak to młodzież mówi, krótka piłka. Jak on jest twardy, jak on jest męski, jak on jest twardy w naszej miłości. Jezus nigdy nie powiedział, ojej, ale się porobiło. I co my teraz zrobimy? To ci klopsno. Jezus zawsze wie, co ma powiedzieć, Jezus zawsze jest zorientowany w sytuacji, Jezus zawsze idzie po linii miłości. To jest, jak powiedział Ogrójcu, to ja jestem Jezus Nazaretu, to się żołnierze go przewracali. To jest siła. To jest siła, to jest, panowie, to jest dla nas wyzwanie. Siła to jest mieć takie coś. I trudne do określenia. Jak kiedyś prowadziłem rekolekcję na Sadybie w Warszawie i młodzież przestała mnie słuchać, gimnazjaliści. Ja mówię, słuchajcie, no troszeczkę skupcie się, tak, taki fajny ksiądz jestem, nie? Tak państwo fajnie, wiecie, będzie ulubiony. Oni gadają. Opowiem wam kawał. No to troszkę się wyciszyło, powiedziałem kawał, jak jednym śmiechem, potem znowu gadają. Słuchajcie, to może zaśpiewamy sobie piosenkę, taką przerwę zrobimy, a potem dalej będę wziął gitarę, sobie zagrałem, oni nie zaśpiewali i dalej gadają. Mi się już kończą koncepcje.
końcu, proszę się uspokoić, proszę, nie przeszkadzajcie innym. Dalej, dalej. I wyszedł ksiądz z zakrystii, mówi, kolega, trochę starszy. Mówi, poczekaj, droga młodzieży, proszę o spokój. I zrobiło się takie coś. Kurczę, co on takiego zrobił? Co on takiego w sobie ma? I przecież mówiłem to samo. Proszę Państwa, pracowałem w jakiejś kuli, przygotowałem procesję Bożego Ciała na Starym Mieście, przygotowaliśmy tam wizytę papieża, przyjeżdżali oficerowie wojska, policji, straży miejskiej, jacyś tam borowcy, tajniacy, wszyscy eleganckie, spluwy, no spluwy to może nie, ale samochody. I siadaliśmy nad tym planem procesji, ja mówię, panie pułkowniku, czy tutaj wojsko by się dało tak ustawić w roku tutaj tego załuka? Krasieńca, absolutnie, wojsko musi stać równolegle, to takie są przepisy. Przepraszam do pana ze Straży Miejskiej, czy można by poprosić, żeby strażnicy stali co tam 20 dni? Nie, absolutnie nie, to jest niemożliwe, wbrew przepisom. Przychodził starszy ksiądz, tak złożone ręce, tak trzymał często okulary rogowe, płaszcz talionowy i mówił, panie pułkowniku, czy to wojsko nie, naprawdę nie mogłoby stanąć tutaj w narożniku? Aż mogło, oczywiście. A ci ze Straży Miejskiej to 10 metrów jak sąsiad życzy. Kurczę, no się mówiłem to samo. Czymś takie coś. Czymś takie coś, jak powiesz, uspokój się, to się syn, żona uspokoi. Profesor, mnie kiedyś bokser tłumaczył, jak się bije ktoś, kto umie się bić, to tak, 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 pyk, koniec walki. Jak się ktoś nie umie bić, jest słaby, idzie wiatrakiem. Często w małżeństwach, w rodzinach idziemy wiatrakiem. Głupi wariatko, idiotko, wariatko, kopać trapa, czy gdzieś. Trzeba mieć takie coś, a żeby mieć takie coś, trzeba wiedzieć, że się jest gotowym umrzeć za rodzinę. Że się jest ochroniarzem rodziny, bo to jest jedno z pierwszych powołań faceta, być ochroniarzem rodziny właśnie w wymiarze takim duchowym. Kiedyś w Otwocku była procesja różańcowa o kilku ołtarzy, do czterech, pięciu ołtarzy. I proboszcz mówi, teraz figurkę Matki Bożej i Fatimskiej biorą panowie przedstawiciele naszej parafii, przedstawiciele ojców i mężów. Faceci tacy nie religijni do tych spraw pobożnych, ale podeszli, wzięli figurkę, no i zanieśli do czterech następnego ołtarza. W następnym ołtarzu proboszcz mówi, figurkę przejmują teraz kobiety, przedstawicielki matek i żon naszej parafii. Jak się 20 kobiet zwróciło na Matkę Bożą. Pani Basiu, pani Ireno, pani trzyma, pani Henryko, pani uważa, bo pani... Bo lecieć, oj, lecieć. Chłopy stoją. Już? Chłopy puszczać. Kiedy mnie kobieta pyta, co jest powołaniem mężczyzny, to mówię tak, wziąć rodzinę i przeprowadzić przez życie. Bezpieczeństwo, oczywiście nie idealnie, nie ma idealnych rodzin, nie ma idealnych małżeństw. Ale to jest to. No natomiast dzisiaj się zdarzają różne inne sytuacje. Moi znajomi kupili sobie kilka lat temu psa, wilczura. Piękny wilczur, ganiał po ogrodzie, ale trzeciego dnia ta pani go coś pogłaskała, nie tak, pod włos, i on się wściekł i rzucił na nią. Ona z mężem ratowali się ucieczką do garażu, zamknęli drzwi, co tu zrobić, bo po podwórku biega wściekły pies, co tu robić? Nie mają komórki telefonicznej. W końcu on mówi, no nie wiesz, kochanie, słyszałem, że psy nie gryzą kobiet. Ubrał ją w waciach, kalosze. Rękawiczki ogrodnicze, wypchną ją i mówi, kryj się za studnią się wyrwę, będę cię obstawiał. No nie, drodzy panowie, to właśnie nie można mówić, to ci kłopot, to ja to zrobię i nawet nie będę mówiła. Będziecie tutaj widzieć na tym filmie, jak ja 4 razy oglądałem, 4 razy płakałem, już teraz nie chcę. Właściwie nie będę z wami oglądał tej projekcji. Kwestia pobożności. Utarło się w świecie, że pobożność to jest dla dzieci, dla pań, faceci nie biorą w tym udziału za bardzo. Są kiedyś jedna pani otwiera drzwi, a mąż klęczy przy łóżku. Dzieci, chodźcie, patrzcie, na co się mówi. No, stara, nie rób cyrku, tylko podaj mi rękę, bo coś mi tak pchnęło w krzyżu. Wstać mi, jak ja tam mogę. No, najbardziej odważnym człowiekiem XX wieku, to jest oczywiście trudno zmierzyć, ale moim zdaniem był Jan Paweł II. Facet, który nie wstydził się chodzić z różańcem bez przerwy. Kiedyś Matkę Teresę na granicy, na lotnisku zatrzymali. Czy ma pani broń? Ona mówi, ma. Jaką? Karabin maszynowy. To jest celny, zgłupiał, to pani pokaże. Ona wyjaśnia różaniec, to na diabła jego demonów, najlepsza broń. Ma broń. Natomiast o to chodziło demonowi, mówić facetom, że to nie jest dla nich ich działka pobożność. Kiedyś mój kolega wracał z Lublina samochodem, maluszkiem, jechał po cywilu bez sutanny, ksiądz oczywiście. I zatrzymał go facet do Warszawy. No, proszę pan siada. No i to on nie wiedział, że jedzie z księdzem. Przeklinał na tych polityków. Dojechali do zakrętu, taka miejscowość.
to ja tu wysiądę. Ile panu płacę? Królewo mówi, ja jestem księdzem, to pan się za niego modli. Ojej, pan jest księdzem, ale to przeklinałem. Właśnie, bo on nie przeklina, niech pan za mnie odmówi różaniec. Ale rzeczywiście, proszę księdza, nie mam problemu, że ona odmówi. Że ona odmówi. Różaniec to jest broń, mówię całkiem poważnie, najbezpieczniejsza broń świata. Moc Maryi. Pamiętajcie, panowie, że to od was dużo zależy. I od nas, księży. Jeśli jest małżeństwo niewierzące i kobieta się nawróci na chrześcijaństwo, to pociąga resztę rodziny w 13% przypadków. 13 na 100 małżeństw. Jeśli jest małżeństwo i facet się nawróci, pociąga rodzinę do Chrystusa w 90% przypadków. 90% przypadków. To jest tak kolosalne. A teologowie mówią, modlitwa małżonków wspólna, razem, ma zupełnie inną siłę niż modlitwa, jak się modlą oddzielnie. Jeśli się modlą oddzielnie. Pan Bóg was stworzył jednym ciałem i dał dla tego jednego ciała, dla każdego małżeństwa specjalną łaskę, którą się właśnie wyprasza przez modlitwę wspólną. Więc to Kościół nie jest instytucją kobiecą prowadzoną przez mężczyzn, się nazywa księżmi. Wy jesteście Kościołem, to kiedyś pan Wałęsa, co by o nim nie mówić, błysnął eklezjologią. Jeszcze w 80 roku, kiedy z komunistami prowadził rozmowy, doszła z punkt mszy świętej. I komuniści jak wszystko chcieli rozcięcić. Msza święta, panie Wałęsa, poczekajmy, niech się Kościół wypowie, że tak nie, co nagle to podjadę. Wałęsa podszedł do okna, otworzył okno, siedzieli robotnicy w kaloszach, w fajkach. Ludzie, chcecie mieć przeświętą? Robotnicy, no, wróćmy, Kościół się już wypowiedział. Chcę mieć Kościół, chcę mieć przeświętą. My wszyscy jesteśmy Kościołem. Trzeba kochać tak jak Chrystus, medytować Jego miłość. Co On powiedział, jak się zachował, jak zareagował. Kiedy trzeba płakać, kiedy trzeba się zdenerwować, Jezus się gniewał. Jest napisane, spojrzał wokoło z gniewem, kiedy zobaczył zatwardziałość faryzeuszy. On potrafił być twardy, chociaż nigdy nikogo nie uderzył. Pamiętajcie, ta scena, kiedy on wyprasza tych przekupców ze świątyni, to pokazuje, jak Jezus był łagodny. Sznurkiem, weźcie sznurek, Jezus to sznurek, spróbujcie kogoś mocno uderzyć. Nie uderzycie, sznurkom się nie uderzy. To musi być rzemię, to musi być coś, co ma na końcu coś twardego. Jezus ich więcej postraszył swoją siłą wewnętrzną, niż im zrobił krzywdę. Ale właśnie ta siła wewnętrzna, to dotyczy kobiet. Proszę Pani, są takie kobiety, przy których można mówić wulgarne kawały. Znaczy niemoralnie w ogóle nie można. A są takie kobiety, przy których się nie powie wulgarne kawały. Po prostu tu zasnę w gardle. To zależy od kobiety. Z przerażeniem teraz patrzę, jak wychodzą młodzież ze szkoły, młodzi chłopcy przeklinają, a dziewczyny są tym zachwycone. To jest coś nieprawdopodobnego. I teraz. Co to znaczy kochać jak Jezus, kochać jak Bóg? Kochać z rozeznaniem naszej natury. Tutaj dzisiaj autorzy postawili mocno przy miłości słowo ofiarna, żeby to była ofiarna miłość. Proszę Państwa, nie ma innej miłości jak ofiarna. Nie ma miłości nieofiarnej. Jeszcze bosko było w raju, bo Adam i Ewa kochali Boga, Bóg kochał Adama i Ewę i tam nie było grzechu, nie było cierpienia. Był ból, ale nie było cierpienia. Pamiętajcie, ból wykonywany z sensem, podejmowany z sensem, sprawia, że człowiek tego bólu nie czuje. Ja to powiem taki przykład sprzed miesiąca. Proszę Państwa, od godziny 20 usiadłem w swoim pokoju przy wzmacniaczu, który kilka lat temu dostał od moich przyjaciół na rocznicę święcej. Usiadłem przy wzmacniaczu o 20, popatrzyłem na zegarek i było już 8 rano. Nawet nie ziewnąłem ani razu. Bo mnie to fascynowało, jak ten wzmacniacz kurczę działa, jak go ustawić. Gdyby mi kazali odmawiać różaniec, zastałbym przy pierwszej części. Jeśli jesteś czymś zafascynowany i coś kochasz, to nie czujesz bólu, jaki ponosisz w tej intencji. Dlatego w raju był ból, ale nie było cierpienia, bo to było wszystko przepełnione miłością. Ale potem nastąpił grzech pierworodny. Ja młodzieży tłumaczę i dzieciom, co to znaczy, że się tak podłoga przewidła. Na dole jest zło, na górze dobro. Jeśli chcesz zrobić dobrego coś, musisz się wysilić, musisz się natrudzić, musisz się namęczyć. Zgrzeszyć, prosto, proszę Państwa, upić się to jest żadna sztuka. Cudzołożyć to jest żadna sztuka. Kraść to jest żadna sztuka. Kłamać, oglądać telewizję, pornografię to jest żadna sztuka. Ale dogadać się z synem, ale dogadać się z żoną, ale dobre mieć relacje z innymi, pomagać. To wiecie, ile się trzeba męczyć i natrudzić. Świat jest przechylony. I my się, nie ma miłości nieofiarnej. Przepraszam, taki piękny przykład słyszałem od pewnej pani. Co za mądra kobieta. Miała z mężem taka piękna, byłam z nią. Takie trochę ciekawe dni mieli. I był mecz. Tak jak jutro, wymarzony, oczekiwany, tak, mecz, mąż, dzieciak ze swoim synkiem, oglądasz mecz na tusięto, w sobotę sobie narolimy żady Coca-Coli, kupimy, będziemy mecz oglądać. No i mecz się zaczyna, oni siedzą, tu mecz, tu tego, a stary satelitarny mieli
i dekoder i w, po 15 minutach obraz zamógł dekoder, zamógł ten to wszystko. No załamani, no co dojdzie do sąsiada teraz, a gdzie tam jechać, do znajomych. Wiecie co żona zrobiła? Założyła poszczot talionowy, ustawiła parasol na talerz, do dekodera słyszała tylko głosów i 90 minut tak stała, żeby oni mecz oglądali. On wyszedł, potem mówi do niego, wiedział oczywiście, mówi, kochanie, dałeś mi takiego pstryka w nos za ten gest, za ten mecz. Tego ci w sensie pozytywnym nie zapomnę do końca życia. Ona nie liczyła, co za to dostanie, co za to będzie. Po prostu jak się zrobiło tych dwóch dzieci. Jednego 40-letniego, drugiego 7-letniego. Tak, to jest właśnie miłość ofiarna. Miłość, gdzie ja nie kalkuluję. Nie przywiozłem tego ze sobą, ale też nie miałem sumienia czytać o kobiecie, którą mąż zdradził. Ona mówi, na początku mi się zawalił świat. Poczułam się totalnie winna. Poczułam się brzydka, beznadziejna, że on znalazł jakąś inną kobietę. Nie chciało mi się jeść, nie chciało mi się pracować. Po prostu umarłam za życia. Ale tak to pyta, co pan zrobił na pierwszym miejscu? Udało mi się wyramować, żebyśmy pojechali na tą górę. I tam całą sprawę oddała Matce Bożej. Mówi, nie oddzieliłam go od stołu, ani od łoża. Ja mu cały czas mówiłam, twoja zdrada mnie zabiła. Zabija mnie. Ale pogadajmy, ale bądźmy, ale módlmy się. A ten wywiad kończy się tak, że ona mówi, uratowaliśmy małżeństwo. On się nauczył pewnych rzeczy, ja się nauczyłam pewnych rzeczy. On mnie przeprosił, wrócił do Boga, staliśmy się żywym małżeństwem, żywą rodziną. Ale gdyby Paweł sakramentalny wynocha z domu, nie chce cię znać i absolutnie rozwód, nie mamy w ogóle o czym gadać, nigdy by do tego nie doszło. Więc kwestia nie takiego nie liczenia się, nie rozliczania się, powtarzam, tylko dlatego wymagam od drugiego, żeby on się nie popsuł, nie zepsuł właśnie, nie rozlenił, nie stał się jakiś beznadziejny. Trzeba przy tym uwzględniać naturę, my się musimy poznawać. Kiedyś do księdza pana Polkowskiego przyszedł facet i mówi, proszę pana, żona mnie opuściła, zostawiła mnie, ale jestem naukowcem i ja od miesięcy wszystko spisywałem w zeszycie i mam spisane. Niech pan rzuci oko na ten przykład nasz, przypadek. Pan Polkowski patrzy i mówi, proszę pana, z tego co mi pan mówi, to problem polega na tym, że pan ma pretensje, że pana żona jest kobietą. Ja mam pretensję, tak, wszystko co pan pisze jest bardzo charakterystyczne, normalne dla kobiet, a pan to uważa jako jakiś zarzut, jakąś niedoróbkę żony czy coś takiego. Trzeba się poznawać nawzajem, nie patrzeć na drugą stronę przez swój pryzmat, swojego życia, swojej jakichś pragnień, swoich odczuć. Jesteśmy różni, to co powiedziałem na początku, nie pasujemy do siebie, ale to jest piękne i urocze. I trzeba się uczyć tych drobiazgów. To nieprawdopodobne, że panowie nieraz po wielkim, długim stażu życia potrafią choćby odpowiedzieć na pytanie, czego żona najbardziej od nich chce. Czego chce? No, chyba wypłaty. Pani, jakie wypłaty. Zaraz do tego dojdziemy. Ale właśnie to kwestia uczenia, bo wtedy drobiazg może zamienić się w coś bardzo wielkiego. Pan Jacek Polikowski opisuje parę przykładów. Myślę, że dla Państwa to będzie chleb powszedni, że już to wszystko wiecie, ale na przykład przymus komunikowania. Połączył Pan milczka mężczyznę z kobietą, która ma przymus komunikowania i rozładowuje swoje emocje przez mówienia. No odwrotnie, przez milczenie. To Pan naprawdę miał tutaj wielkie poczucie humoru. I kiedy to zaiskrzy, jak na przykład żona z mężem przywiozą ze szpitala położniczego dziecko, które się urodziło, on tam weźmie sobie dwa dni urlopu, jeszcze jej pomaga, ale w pewnym momencie on idzie do pracy i ona zostaje sama z dzieckiem. Pamiętają ten dzień. Pierwszy raz w życiu sama z dzieckiem w mieszkaniu. Oczywiście telefon do matki jest co 5 minut, ale jest sama. I mąż wraca z pracy o 16, ona mówi, słuchaj, co się działo? O 8 miał kubkę, ale taką wodnistą, wiesz? Słuchaj, o 10 jak mu się odbiło, już się przestraszyłem. Ale od matki też miał kubkę, już taką bardziej taką skleistą. Mąż tak słucha, mówi, czy żyje? A mówi, żyje, ja się idę przespać. Wypadają słowa, ciebie własne dziecko nie interesuje. O, gdybyś powiedział, że jest chory, że coś trzeba zrobić, to wszystkich lekarzy to sprowadził z tego miasta i kazał im leczyć moje dziecko. Ale skoro jest zdrowe, to po co? Proszę Państwa, to właśnie ta różnica tutaj. Panowie wiecie, gdyby te panie nie miały takiego daru mówienia, komunikowania, my byśmy wszyscy byli autystycznymi dziećmi. Ja jako ksiądz, jak nie mam dzieci naturalnych, niekiedy w tramwaju nie wyrabiam. Mamo, dlaczego ten tramwaj jedzie, bo pan kieruje, a dlaczego kieruje, bo zarabia na chleb? Ale jak to, skąd tylko, a to z drutu ten prąd, a ten prąd elektryczny to jest taki, ja zaciskam zęby, muszę wytrzymać, ale to jest bardzo trudne, ale powtarzam, to nas uczy bycia człowiekiem. Czy to, że na przykład panie mają poziomną uwagę? My nie wiemy, co znaczy. Mężczyzna jak robi jedno, to robi jedno. Jak ten wzmacniacz dorwałem, to cała noc była wzmacniacza. Natomiast kobieta robi pięć rzeczy naraz.
rano wstaję, nastawiam lekko, dzwonię do mamy, poprawię sobie makijaż, jeszcze tam dziecku robi coś do szkoły, prawda? I dobrze, bo gdyby kobieta nie miała podziału uwagi, to obiad z poniedziałku jedlibyśmy w czwartek. A facet przychodzi z pracy i widzi, że trochę ona sobie nie daje rady, no bo za dużo rzeczy wzięła na raz. I widzi, że na przykład w pracy jest pranie odwirowane, ale nie wyjadę. Widzisz? Widzisz? Nie umiesz sobie zorganizować czasu. Drogi panie, nie komentować, wyjąć, powiesić, tylko przedtem strząsnąć. Taki strząs jeszcze się nie liczy. Czy kobieta, która ma podzielność uwagi, bardzo są ciekawe takie trudne sytuacje, kiedy mężczyzna chce coś powiedzieć. I tak szuka, żeby byli we dwoje, żeby tak było słuchać. Ktoś jest, jadą pociągiem, w samym przedziale, on naprzeciwko, ona: coś ci, żono, powiem. Słuchaj mnie. Całą sobą słuchaj. Jest tak, tak, tak i tak. Kiedy on jest w szczycie swojego wywodu, mówi: słuchaj, w tym momencie musimy... Ona właśnie osta rękę, jak ładna. Ty w ogóle nie słuchasz. Jak to się nie słucha? Słucham cię cały czas. Słucha, proszę państwa, słucha. Wołanie męża na obiad. To jest cudowne. Żona z kuchni mówi: chodź na obiad. A on naprawia komputer. Program się zawiesił. Już idę. Chodź na obiad. Już idę. Przychodzi: chodź na obiad. Jak obiad? Wołam cię trzeci raz na obiad. Nie wołałaś. Wołałam. Proszę państwa, najtrudniejsze, że mi obydwoje mają rację. Ona wołała, on nie słyszał. I on przychodzi do kuchni i mówi: no idzie ten obiad. Talerze puste. Chleba nie ma. No już zupa mówi: zupa w garku. To jaki obiad, mówi. Dla kobiety zupa w garku zagotowana to już jest obiad. Dla niego jest w talerz, więc pan Polikowski daje instrukcję wołania faceta na obiad. Jeżeli się faceta za mantyk, mówi się: widzisz mnie? Słyszysz mnie? Zupa jest w talerzu. Chleb jest ukrojony. Łyżka leży z prawej strony. Nie ma należy. Wszystko jasne. Trzeba to dopracować, bo teraz żona mówi do męża w tygodniu: chodź, pójdziemy do kina. On mówi: dobrze. Po obiedzie ona w niedzielę się ubiera. Gdzie ty idziesz? Do kina. Do jakiego kina? Przecież umawialiśmy się. A facet logicznie miażdży. Do jakiego kina, na jaki film i o której godzinie? No nie wiem, o której godzinie, na jaki film, o której godzinie. No to gdzie idziemy do kina? I trzeba to wszystko tak... Może ktoś z państwa pamięta ten dawny film, ja wtedy w seminarium Korzenie, o niewolnikach Murzynach. Tam był Kunta Kinte, taki, coś takiego. I ich wieźli jako niewolników okrętem gdzieś. I oni chcieli uciec. I ktoś powiedział: słuchajcie, my jesteśmy z różnych plemion i nie rozumiemy się. Uczmy się swoich języków. I na tym statku powstał taki gwar, nawzajem zaczynali się uczyć swoich języków. Oczywiście, że się małżeństwo chce uciec z niewoli egoizmu. Tak samo my, księża, musimy się uczyć waszych języków. A to są języki trudne. Byłem u pewnego małżeństwa, mąż mówi do żony: do mnie, byłem księdzu kawał. A żona mówi: nie mów. On mówi: ale nie ten. To są języki takie w ogóle metafizyczne. Czy jak byłem u państwa, pani domu mówi: czy ksiądz widział nasze zdjęcia córki ze ślubu? Nie. Aniu, przynieś z tej szuflady z przydasiami te zdjęcia. Ja mówię: przepraszam, z jakiej szuflady? On jest z przydasiami. A jaka to szuflada? A to ksiądz nie ma? Ołówek przyda się, kozioł przyda się. Państwo też macie te szuflady z przydasiami. To są właśnie takie szyby domowe, ale nie mówiąc, to właśnie językiem przetłumaczeniem nas mentalność kobiecą, mentalność naszą. Proszę państwa, jeszcze raz, żeby trochę porządkować. Jeśli chcecie zobaczyć, jaki powinien być mężczyzna, czytajcie o Adamie. Czytajcie o Adamie, jak Pan stworzył w raju. Adamie, który nie ma jeszcze Ewy. On jest sam, lubi samotność, lubi milczenie, lubi ciszę. Ja zawsze, sam jestem facetem, ale to facetach bardzo podziwiam. Jadę nieraz 1 listopada na grób moich bliskich. Przejeżdżam tramwajem przez Wisłę, bo samochodu nie ma co brać, tam się pakować te korki. I oni stoją. Oni stoją. Po to w wodzie. 1 listopada, 8 rano, siąpi deszcz. Wędka zarzucona, papieros. Wracam za godzinę, to tylko zmiana, że papieros jest tu. Kurczę, o czym on myśli? Co on planuje? Co w nim jest? Ja przygotowałem się temu w Krakowie. Jak miałem okienko na studiach, to szedłem do jakiejś kawiarni napić się herbaty, kawy. Butelka Walka Strong. Nawet nie dużo pił. Tam sobie to wypił, papieros i przez okno. Godzinę. Kobieta jak wpadnie: pani kelnerko, jest tiramisu, sierzutkie, 2 kawałeczki i to zapniemy. Basiu, jedziesz już, jesteś blisko, zamówię ci herbatę, posłodzi ci, leci, słodzić, leci, słodzić. Coś się dzieje, a on... To są takie tajemnice, proszę państwa, że to... Ktoś powiedział: dobrze, że Pan Bóg uczynił kapłanów tylko facetów, bo jakby uczynił kobiety kapłanami, to by był koniec tajemnicą spowiedzi. Gośka spowiadała mężczyzn.
powiedzieć Gośka sobie na metkę, ale jazz, mówię ci, jak jazz, no nie mogę ci powiedzieć, ale po prostu... A my faceci to nawet nie chcę na przykład gadać, gdybyś powiedział, nigdy nie mam żadnego problemu. Nie słyszałem, żeby w Polsce też tak się problemu. Więc i to milczenie. Zwróćcie uwagę, ile jest ofiary nieraz. Jechałem pociągiem, to zawsze opowiadam z Poznania do Przemyśla. Ja wsiadłem w Krakowie i pociągnąłem 20 minut do Przemyśla. I trzymał te 20 minut. Bochnia 20 minut, Tarnów 20 minut, Rzeszów 20 minut i wsiadł konduktor w Rzeszowie. I pewna pani go pyta tak subtelnie, panie konduktorze, nie wiem, czy na pociągu będziemy jeszcze 20 minut do opóźnienia, bo ja bym zadzwoniła do domu, żeby syn wyszedł, ale jak on ma mogłość na dworze, to po co mam do niego dzwonić? Więc nie wiem, czy to ja wiem, że to nie od pana zależy, 20 minut do opóźnienia, czy on będzie miał te 20 minut do opóźnienia? Kasuje bilet i mówi, ma. Drugi, pociągu to konduktorzy są specjalistami. Pyta mój kolega, proszę pana, czy ten pociąg będzie Lublinie 17-19? Zamierza. To jest Nobel, po prostu Nobel. I wtedy jest analizy głębiej, że zamierza. I dlatego, drogie panie, wy jesteście nauczycielkami naszej komunikacji. Tak jak moja mama uczyła mnie komunikować. Idź do babci, pocałuj babcię w rękę. Będę tak się babcia czuje. Idź, podziel się czekoladką z bratem. Tylko, drogie panie, trzeba stosować podobne metody, bo my jesteśmy jak dzieci. Nieraz wobec dzieci macie inne metody, inne wobec nas. Żona do dziecka mówi, Artusiu, mama cię 100 razy prosi, nie dotykaj tego, mama mnie cię prosi, do faceta jesteś, jeszcze raz to dotkniesz. Ale trzeba z tą samą cierpliwością. I co jest dla facetów ważne? Siła. Panowie, my wszyscy jesteśmy w stanie permanentnego napięcia, kto jest silniejszy. Możemy gadać o lolku i bolku, możemy gadać o polityce, cały czas jak on się zachowuje, jak ja się zachowuję. Pamiętacie, co było w młodości mieliśmy obsesję, doskoczyć do sufitu. To dalej spróbuję. Wyniesiesz dziennik z pokojenia wszystkiego? Walniesz pigułą, chłopak szedł, dziewczyny grały w gumę. Która z was wygrywa? Żadna. To po co ta gra? Panie, wam zdradzę, co jest dla was zadanie piękniejsze. Wyjść na boisko, grać mecz, mieć obandażowaną nogę i ty jesteś na trybunach. Spojrzysz, poprawi sobie ten trochę bandaż, jeszcze trochę pokuleje. To jest siła. Największe pamiątki dla was to są rany. Posłuchajcie, jak sobie kupiłem, jak to zaczął. A co, zobacz, jak mnie tutaj na ćwiczeniach walnęło. To czołg mnie normalnie tu walnął. A to zobacz, jak mnie tu walnęło. Weźmy wtedy świt, że mnie przesadzał przez druty, bo ciastem mi wyrwał kawałek ciała. To jest najmniejsza pamiątka po nim. Siła, walka, wojna. I my to ciągle sprawdzamy. My to ciągle sprawdzamy, jak jesteśmy silni. Jeśli facet czegoś nie robi, to tylko dlatego, że to jest głupie. Bo my to, że chcemy zrobić, rozwiązać konflikt na Ukrainie, ale nie chcą się jechać akurat do Chin, nie ma wolnego czasu, a mamy ze sobą. Putin jest głupi, ten. Aba Obara jest też głupi i tak dalej. Więc to jest kwestia siły. Właśnie ja się pomyliłem, pan mnie wybił teraz z nosi z tego mieszka. Chciał się nieraz przyznać do swojej słabości. Panie ze sobą wojują nieraz, ale nie tak jak mężczyźni. Pani potrafi się sobą szczerze zachwycić, jak chwycie koleżanka z nową fryzurą. Boże, Gosia, jak masz śliczne pasenka, ale cię pięknie umalowałaś, ślicznie wyglądasz. Faceci robią to tak. Cześć, niezła kurtała. Obróć się. Ile dałeś? 600. Takie po 300. Cały czas siła, to jest cały czas moc. I facet chce, żeby widziała to kobieta i go za to pochwaliła. Po drugiej pani wchodzimy na jeszcze jeden teren. Ja nie wiem, jak jest na świecie, ale w Polsce coś się stało z tym takim kłopotem, żeby kobieta, żona pochwaliła męża. Ja raz mówię do tych żon, pani pochwali swojego męża. Za co mam go chwalić? Co też jest mądry. A to co, ja głupi jestem? Nie, no ale za co mam go chwalić? Ja mówię, proszę pani, od ślubu macie samochód. Taki czy inny, ale zawsze macie taki samochód. Tak. Kto prowadzi? Przeważnie mąż. Ile jeszcze jeździ? O Jezus, 500 tysięcy kilometrów, bo dużo jeździmy przez te 30 lat. Mieliście wypadek? Nigdy. Jakiś poślizg, coś, zachowanie? Nigdy. Czy pani wie, ile on myślał? Czy te opony zmieniasz na letnie, czy na zimowe? Czy wyprzedzasz na trzeciego? Sprawdzał hamulce, czy łapie teraz powierzchnia, czy nie łapie? Gdyby on się raz pomylił, raz źle policzył to wyprzedzanie, to wyście tutaj nie siedzieli teraz. Niech pani podejdzie na imię i powie, no chodź tu mój kubico, niech się przytula. A za oczywiście co powie? Się jeździ. Wielko jeździ. Ja będzie tak szczęśliwy. Wiecie, ten pan załatwił żonie, dzieci, agroturystykę na Mazurach?
Przyjechał do domu, powiedział, mamy super dom zadatkowany, w sierpniu jedziemy. W sierpniu zapakował rodzinę do samochodu, pojechał, otwiera drzwi, zobacz, taras na jezioro, ona. Łazienka, wanna i prysznic, kabina, zobacz, ciepła woda, boiler, wszystko, zobacz, kuchnia, pełne wyposażenie, kieliszeczki do budeczki, do szampana, zobacz. Ja wyszedłem do łazienki, czy do toalety, a ona komórek do matki. Mamo, jak Janusz znalazł dom, bajka, jaki mamy tutaj fotele, telewizor, plazma. Ja wychodzę z łazienki, mamo, muszę kończyć? Nie wiem, co tu jest. Kiedyś widziałem film Bokser i czytałem o nim. Facet zarabia na życie, tocząc walki bokserskie. Nie chodzi mu o dyplomy, puchary, tylko po prostu o kasę. Ma stoczyć bardzo trudną walkę i żona przychodzi do niego i mówi dwie rzeczy. Drogi Państwo, pamiętajcie, jesteś wielki i ja zawsze jestem z tobą. To są te dwie rzeczy, które facet pod żoną. Jesteś wielki, ja ci pomogę, żebyś był wielki i żebyś, zawsze jestem z tobą. No bywa to różnie w praktyce, bo jak chodziłem po kolędzie i właśnie trafiają na faceta wojownika, który mnie pytał, proszę, a wy to za dużo kasy nie macie? A ta inkwizycja, te wojny krzyżowe, no ja tam broniłem kościoła, jak mogłem. Ale proszę, jak my się sprzeczamy, my się tu sprzeczamy z tym facetem, wchodzi żona, pytanie, po czyjej stronie stawała? Po mojej. Ty się tu nie mądrzy inkwizycji od wyprawa krzyżowa, tylko szafki mnie poprawcie, proszę, dwóch miesięcy. Miesiąc? Zczyta te książki potem nic. Ja chciałbym, żeby taka pani stanęła po stronie mężczyzny, wzięła sobie za ramię i powiedziała, bierz księdza. Bierz. To on wie tak, ja mów tu z przodu coś, a jeszcze to na z tyłu może. To się lepiej nie odzywać, to się lepiej nie odzywać. Natomiast czego kobieta chce od mężczyzny? Powiedziałem o tym wysłuchanym. Kobieta rzeczywiście chce być wysłuchana z zainteresowaniem i to jest nasza rola. Was, drodzy panowie, nas księży, my godzinami profesjonalnie słuchamy kobiet, przeważnie kobiet i ich problemów. Z całym szacunkiem, nawet jak się przyśnie trochę, to teraz nieraz ten człowiek się ratuje pytaniami. Z czym pani ma największe kłopoty? Z złą drogą. Więc, ale wysłuchania. Nie chodzi o rozwiązywanie problemu, bo my mężczyźni jesteśmy do rozwiązywania problemów. Nie. Żona mówi do męża, że mam głupią, szefową pracę. No to mąż mówi, jest problem. Zmień pracę. A po co? Praca jest dobra, szefowa głupia. Tylko chodzi o to, że jak ona o tym opowiada, że będzie czas od czasu, naprawdę, co ty? Niesamowite. Urnamy, pierwszy słyszę. Poważnie? I ona powie, mężu, tak jak z tobą, z nikim się nie gada. Pamiętajcie, panowie, najważniejszy dla kobiety jest facet, który ją słucha. Najgorzej, jak zacznie słuchać hydraulika albo listonosz. Wrócić do siebie, wrócić właśnie do tej tożsamości, którą wymyślił nam w niebie, w raju Pan Bóg. Jeszcze jedno chce kobieta, żeby mężczyzna zachwycił się jej pięknem, ale mężczyzna chce, żeby kobieta o to piękno dbała. I nie chodzi mi o wygląd kobiet, chociaż to też. Jakiś pan mi tam opowiadał, że wieczem coś jakiegoś uśmiechnienia poprosić żonę, żeby tam sobie kupił jakąś tam haleczkę, diut, nie wiem, coś tam zielone czy czerwone. Ty zboczeńcu, ty myślisz, idź do spowiedzi. Ja nie wiem, czy mam się rozpowiadać. Ale to druga rzędna sprawa. Pierwsza rzędna sprawa to jest piękno duchowe. Drogie panie, zawsze mówię, ja znam siostry zakonne, które są opatrzone tak. Widać usta, nos i oczy. Uszu nie widać, włosu nie widać, nic i figury nie widać, bo ona ma tyle na sobie tego habitu. A są przepiękne. Po prostu w ich oczach jest coś tak dobrego, ale i mądrego, ale potrafiącego zwrócić uwagę. To jest piękne. Ja mówię, najtańszy gabinet kosmetyczny z konfesjonalem. Pamiętajcie, pytał Bóg Kaina, dlaczego masz ponurą twarz? Gdybyś nie grzeszył, nie miałbyś ponownej twarzy. My mówimy, a to źle spałem dzisiaj. Ciśnienie się zmniejszyło, to tak, może jestem niereprezentacyjny. Nie, proszę Państwa, nie ciśnienie, nie źle spałem. Grzech. Nas smutnymi czyni grzech. Zawsze nas czyni smutnymi grzech. I nieładnymi, nie powiem brzydkimi, tylko nieładnymi. I dlatego trzeba wracać i czyścić serce od środka, od samego dna, żeby mieć ten pokój, mieć to piękno. Bo wiecie, kiedy się Adam odezwał po raz pierwszy? Kiedy się człowiek na kartach Biblii odezwał po raz pierwszy? Adam, jak zobaczył Ewę, przyszła mu energia. Nagle zaczął żyć. Miał wszystko, konie, słonie, wszystko miał, nic mu nie pasowało. Jak zobaczył Ewę, o, ta jest, ciałem z mojego ciała i kością z mojej kości. I kobieta chce, żeby mężczyzna był zachwycony, a mężczyzna chce tego piękna od kobiety. I wtedy jest zdolny do wszystkiego. Oglądałem kiedyś, jak przez okno rąbą drewno kościelny w Otwocku, chłopak rozebrany do pasa, muskulatura taka piękna, wali tą siekierą. No miał do rąbania na 2 godziny drewna. Przyszły 3 studentki, zatrzepotały rzęsami. Porąbał to drewno 45 minut. Potem zaczął rąbać pieniek do rąbania drewna. A jak zaczął rąbać kulę ziemską, to ja mówię, idźcie stąd, nie widzicie, co się dzieje. I z
nie wiadomo. To wszystkich dotyczy, proszę Państwa. Nas księży, my jesteśmy jasne pielgrzymce, zmęczeni, Jezu, koniec pielgrzymki, Matko, ledwo żyje, przychodzi siostra zakonna. Prostujemy się. Kawały nam się przypominają. Może siostra gdzieś podwieźć. Przecież ksiądz nie ma samochodu, nie szkodzi. I to ludzie odkryli, proszę Państwa, to co ja mówię, to nie jest żadne odkrywanie Ameryki. Idźcie do galerii w Gdańsku, w Warszawie, w Sztokholmie, w Helsinkach i zobaczcie, ile jest obrazów, kobieta leży na sofie. Ona ma rozpuszczone włosy, ona ma kwiat we włosach, ona jest naga, to jest art. Ludzie stają i mówią, jakie to jest piękne, jakie to jest piękne. Znajdziecie tyle obrazów, że na palcach jednej ręki można powiedzieć, że facet leży na sofie. Jak facet leży na sofie, to się ma ochotę powiedzieć, stary, weźcie za jakąś robotę. Wy, kobiety, zmieniacie świat piękny, dobrocią i mądrością. A faceci zmieniają świat aktywnością. To znaczy oczywiście, że kobieta może być inżynierem, generałem, ale nie jest to wasza specjalizacja. Chodzi o to, żebyśmy my potrafili robić to, co my mężczyźni, co kobiety, kobiety, co my mężczyźni. Ale specjalizację Panu dał nam inną i to jest ten moment takiego uzupełniania się. Wrócić do siebie. Wiele kobiet zostało poranionych w dzieciństwie, jeśli chodzi o swoją kobiecość. Wielu mężczyzn też zostało poranionych i się ukryli w swojej kobiecości. Się ukryli w jakimś wstydzie nie bezsensownym. Proszę zwrócić uwagę, na ślubach nieraz kamerzysta idzie tak przy stole, wszystkich filmuje. Kobiety są na ślubach pięknie ubrane. Właśnie przyszedł fryzjera, no to nie jest szlafrok, prawda, rozszerzona głowa. A ile kobiet mówi, proszę mnie nie filmować. Nie lubimy, jak się ktoś na nas patrzy, bo ja tak jestem do niczego, taki brzydki. Nie, nie jesteś do niczego, jesteś piękny. Nawet tak niekorzystnie wyglądasz. Pan Ziemkiewicz napisał w Polactwie, że na zachodzie Europy, jak się ktoś przygląda komuś, to on mówi tak, patrzy się na mnie, ale ja go nie pamiętam. A może się gdzieś widzieliśmy, a wszystkie wedle się uśmiechną. I obcy ludzie się do siebie uśmiechają, kiwną głową w tramwaju. Spróbujcie w autobusie relacji Sochaczew-Grójec patrzeć się na miejscowego. Myślisz, że coś robisz? Coś może? Bo on wie, że jest głupi i wie, że źle robi i boi się, że ty to rozszyfrujesz i zobaczysz. My w Polsce mamy tą fałszywą pokorę. Śliście wyglądasz, ale piękny sweter. A tak stary, wyciągnęłam w szafy taki. Proszę, niech się ksiądz częstuje, ale od razu mówię, że to ciasto mi nie wyszło. Dzisiaj ta pani, bardzo fajna pani, przepraszam, naprawdę ten sernik, nie, to był Makowiec. Makowiec nie wyszedł, ale ten ksiądz się poczęstuje. Ja mówię, kurczę, tak fajna kobieta, a musi ten teatr odegrać, nie? Ja biorę Makowiec, on naprawdę nie dobry. Urosła w moich oczach jeszcze bardziej. Wrócisz do siebie, kiedy byliśmy jeszcze przed jakąś techniką, to trzeba nieraz wrócić. Jezus mówił, jak się nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego, jeśli nie wejdziesz z taką prostotą, ze swoją kobiecością w świat zbawienia, czy mężczyzna ze swoją męskością, to będziemy musieli dużo w czystce odkręcać. Jeśli się nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Dlaczego jak dzieci? Dlatego, że dziecko jest jednym sobą. To, co mówi, to myśli, jak dziecko jest małe, mu się o drugiej w nocy chce krzyczeć, to będzie krzyczeć, jak chce zrobić kubkę na środku pokoju, to zrobi kubkę na środku pokoju. A my zaraz na dyplomację włączamy, co wolno, co wypada, co nie wypada, jak tego, jak tu. Taka jedność, powrót do jedności swojej tożsamości, to jest teraz modne takie słowo, powrót do swojej tożsamości, do własnego ja. Ja Państwu dam przykład, w Warszawie ksiądz odprawia mszę świętą, dzieciak przed ołtarzem sobie tak tańczy, chodzi, spaceruje, tata stoi tutaj i mówi do dziecka, ty bądź tam grzeczny, bo zaraz po ciebie pójdę. A on się nie boi, bo to jest Pan Jezus i ksiądz na przystoczenie zaczął fikołka robić do tyłu. Ojciec już nie wyrobił, po przeistoczeniu przyszedł, wziął go za nim i wyprowadzał go środkową lawą z kościoła. On się ojcu opiera, ale nie ma szans. Ale w drzwiach kościoła jeszcze się odwraca i mówi, ludzie, budźcie się za mnie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jestem przekonany, że na sali teraz, jak odprawiam mszę świętą w kościele, są ludzie, którzy chcieliby powiedzieć, pobudźcie się za mnie, mi się życie daje. Bo mi się małżeństwo daje, bo syn ze mną już od lat nie rozmawia. Bo się po prostu nienawidzimy, się pozabijamy. Pomódlcie się za mnie. Ale kiedy podejdziemy do takich ludzi, oni natychmiast włączą, co należy powiedzieć? Wszystko w porządku. A co pani słychać? Wszystko w porządku. Jakoś leci, no nikt nie ma różową, no każdy ma jakieś kłopoty, my też mamy. A tak naprawdę to bym chciał prosić o modlitwę i do tego, żeby właśnie wrócić do siebie, nie wstydzić się. Jak człowiek wróci do siebie, ma moc. Jak wrócisz do swojej męskości, będziesz miał moc. Jak wrócisz do swojej kobiecości, będziesz miał moc, taką duchową moc, którą ma każdy, gdy jest u siebie. Ja zawsze, jak jestem gdzieś u kogoś, to zresztą państwo też notujecie nieraz u cioci, wujka, tam jakiś pogrzeb, wesele. Boże, jaka to męka. Mi ojce w obacie wybaczą, na pewno będzie super. Ale wstaje się w nocy. Gdzie ta łazienka? Jezu, ten boiler to trzeszczy, zaraz powietrze wleci. To dawny ręcznik, nie dla mnie. Wracamy do domu, no nareszcie u siebie, mój jasiecie, mój kubek do kawy, moje kapciuszki, wszystko. W nocy wstaję, zapalam kaszę.
być u siebie. Wielu ludzi przychodzi do mnie na rozmowy duchowe i siada na krawędzi. Ja mówię, pan się oprze. Nie, ja tak wolę na krawędzi. Boją się usiąść, boją się otworzyć. Nikt, proszę mi wierzyć, przychodzą do mnie ludzie tak skopani przez ten moment, że zaczynają tak. Proszę księdza, mam wielki problem. Ja mówię, niech się mają prostyty, bo nie mogę. Ja nie chcę patrzeć świecę w oczy i w ogóle nie chcę się prostować. Jest uderzona w splot. I po czym poznaje, że praca duchowa od jednego spotkania do drugiego, trzeciego się poprawia? Że on coraz głębiej tego świata. Opar się, Jezu, opar się. A jak tak ręce rozłożył na wysadce i nogę na nogę, mówi, ksiądz padnie do nas na obiad. To ja się pomszczę. Tak zobaczymy, jak ksiądz będzie na obcym terenie. Ale właśnie wrócić do siebie. A jak człowiek wróci do siebie, o proszę Państwa, człowiek wróci do siebie, to jest siłacz nad siłaczem. Kiedyś księża zabrali jednego biskupa w Bieszczady, żeby pokazać cuda natury. I umówieni byli z gospodynią na drugą na obiad, ale zeszło im się dłużej. Potem proboszcz pokazywał, jak on była na dachu. O trzeciej przyszli do refektarza, biorą zupę, garbarszy czerwony do ust i biskup mówi do gospodyni, no trochę zimniutki ten barszcz pani gospodyni. Ona mówi, trzeba było dłużej gadać. Trzeba było dłużej gadać. W ogóle się nie przestraszyła. Jak ksiądz biskup chce, to odżyje, ale następnym razem mówi, nie będę czekać. Być sobą. Być sobą, to jest te... takie właśnie mocne. Myśmy, panowie zdezerterowali często właśnie od opieki nad synami, nie przekazują synom swojego imienia, które jest, może to będzie już ostatni moment. Bo wy, drogie panie, macie z kim pogadać. Faceci generalnie nie mają z kim gadać. Znaczy mają z kim gadać o Kaczyńskim i Tusku, o Legii, o AC Milan, o sytuacji politycznej, o komputerach, ale o życiu nie mają z kim pogadać. To jest dla nich kłopot komunikacji. Dziewczynka, jak ma 12-13 lat, pierwszy okres, mama tłumaczy, coś kobietą, to jest do kobiecości, wyjaśnia. Mama, kobieta sobie idzie na skwerę w wózeczek tutaj, a tu z paniami wymienia poglądy. Faceci są bardzo samotni i dlatego trudno im zdobyć tożsamość, bo ona przychodzi przez relacje, przez kontakt z kimś. Ja to wiem pokrótce. Jak się urodzi zając, to będzie zając. Jak się urodzi wilk, to będzie wilk. Jak się urodzi facet, nie wiadomo, gdzie będzie. Albo zając, albo wilk. A od czego to zależy? Od ojca panowie. To już prowadzenie tego filmu. Ojciec nadaje imię. Jakie imię nadaje? Ojciec nadaje imię chłopcu, szczególnie wtedy, kiedy on się skompromituje swoją słabością. Panowie pamiętacie, jak potrafiliśmy przeskoczyć przez kozła? Jak nas wyśmieli, bo byliśmy okularnikami? Jak się śmieli, bo twój ojciec pił i leżał pijany i koledzy z klasy mówili, a twój ojciec żygał wczoraj, wiesz? Jak żeś miał ochotę po prostu zwiać z tego świata. Mnie kiedyś taki piesek pogonił po podwórku w Warszawie. Zwiewałem jak szalony. Całe podwórko się śmiało. Piotr, się cię nie pogryzie. A ja byle do klatki schodowej. Jezu, byle do klatki schodowej. Ojciec mi zszedł, wziął mnie na ręce. Ja oddychałem. Czego ty się boisz? Tak, mój piesek. Nic nie mówiłem. Następnego dnia powiedziałem rodzicom. Wyprowadzamy się stąd. Bo dla mnie to była hańba nad hańbą. Uciekasz przed takim kundelkiem. Każdy z nas miał coś takiego. Sikałeś się w spodnie. Coś czegoś nie zrozumiałeś. Coś żeś palma głupotę jakąś. I wtedy dla dziewczyny to jest, nic się nie stało. Mama mówi, nic się nie stało. Dla faceta jest to koniec świata, kompromitacja jego siły publiczna. I coś z tym trzeba zrobić. I tu wkracza w reakcję ojciec. Ojciec, który przeprowadza z synem tak zwaną inicjację, wprowadzenie go w nowy dorosły świat. I panowie, co jest istotą tego procesu? Oczywiście miłość ojca, ale co jest istotą taką techniczną? Trzeba zadać synowi ból. Uciekłeś przed psem, a teraz pójdziemy do większego psa i ty go pogłaszczysz. Tata go zna, tego zdobędziesz się na to, że ty go pogłaszczysz. Ta chłopaka jest wielki. On musi to zrobić, bo inaczej będzie przeklęty. Do końca życia. Proszę Państwa, ktoś, kto w dzieciństwie dał plamę, może mieć 30 lat i się nie pozbiera jeszcze od tej plamy z dzieciństwa, bo go wszyscy wyśmiewali. I nie przyszedł ojciec, który nie wprowadził go w świat siły. Drogi Panie, wy tego nigdy nie zrobicie. Wy nie jesteście zdolni do tego, żeby wasz syn cierpiał, a ty nic nie robisz. Pamiętacie, jak się panowie, jak było najmniej nam dzieci? Mamo, uderzyłem się w palec. Gdzie ci uderzyłeś? Tu? Mamo się pocałuje. No, to jeszcze wtedy. No to dobrze. Szło się do ojca, tato, uderzyłem się w palec. Dalej nie włączyć. Idzie żona z mężem w parku, chłopiec 10 metrów do przodu i nagle tego chłopca, rówieśnik jakiś, taki łobuz napada i zaczynają się bić. Każda z was powiedziała, nie bijcie się, rozdziel, zostaw, dlaczego go bijesz? Rozdzielcie ich i oni się nie biją. Ojciec sobie poczekaj. Lewa wyżej. Przypal mu teraz. Teraz mu przypal. I ojciec będzie mądrym. Tak, syna się trzeba nauczyć bić, żeby stało w obronie na swoje dzieci i rodziny. Trzeba nauczyć odwagi, trzeba nauczyć męstwa. Każde narody miały swoje obrzędy inicjacyjne, aborygeni, przejemni. My dzisiaj też ich chcemy jako chłopcy. Chcemy, żeby starsi powiedzieli, jesteś gość. Chodziłem kiedyś po kolędzie w Otwocku
i tam pracował spawać. Fajny facet. Przyszedł do niego, tam rodzina się zebrała, wujkowie się zebrali, bo to ksiądz po kolędzie, taka pobożna rodzina. I on mówił, prześwięca, pospawałem mojemu jakimś tam Krzysiowi taki ciężarek jeden. Z takich kul do mielenia miał węgla na miał. No chodźmy, pokaż się, ile razy podnosisz. No, przed księdzem i przed wujkami, podnoszenie ciężarka, wymarzona sytuacja. Raz, dwa, trzy, wpada żona. O Boże, spocisz się, co ty, no, koszulę masz mokrą, pokaż, Krzysięca, niech on już nie podnosi tego. Ja mówię, dobrze, już nie podnosi, oczywiście jest to. I odnieś ten ciężarek. Ona poszła do kuchni, on ze swojego pokoju. Krzysięca, 17, 18, 19. Kiedyś na 1 czerwca w ogródku jedenowskim były wyścigi rowerowe. Chłopcy stanęli na pedałach, rowery, pani wychowawczyni do biegu, gotowi start. Cały wysiłek, cała praca nóg, cała praca ciała idzie. A pani krzyczy, tylko nie tak szybko, chłopcy, nie tak szybko. Ojciec pyta synku w samochodzie, jakie chcielibyście mieć samochody? Jeden mówi Jeepa, napęd na 4 koła, drugi Tira, 25 metrów długości, trzeci Porsche, 300 koni mechanicznych. Mamo, a ty jakie chciałeś mieć samochód? Bezpieczny. U Żydów był obowiązek zabrać matce syna. Zabrać matce syna. Proszę pani, proszę mi wierzyć, ja tego nie oskarżam was. Mogę to północą być w wadach facetów. Ale nie jedna kobieta wpuściła swojego syna w alkoholizm i do dzisiaj się tego nie widzi, nie chce tego widzieć. Nie to, że ona coś złego uczyła, ona właśnie uczyła go Ponczusiu mój. Jakie wy nadacie imię synowi? Ponczuś mój, kwiatuszek mój, rycerzek mamoni. Słonicze taki piękny, taki nie komandos, żołnierz, bo jeszcze to mi mówi taty żołnierz. A inicjacje miały bardzo ciekawe. Pracował w WS zespołem w biurze, ale nieraz choćby sklepy kontrolował. Mama mu robiła kanapki zawsze. Z kiełbasą, z masłem, z musztardą. On nosił palił sporty, więc miał dużo tytoniu na dnie i te kanapki się tak panierowały w tym panu. Jak było ciepło, gorąco, to się wszystko przelewało z tego papieru. I on przynosił te kanapki z powrotem do domu. Mama wyjmowała, mówi, o Boże, nie zjadłeś tych kanapek, trzeba sobie rozwinąć, to gołębią dać pod śmietnikiem. Ale ojciec mówi do mnie, Piotruś, chodź, chcesz wojskową kanapkę? Proszę Państwa, ja te wojskowe kanapki zajadałem. Mam jasyku, wszyscy się otrujesz. Mamo, wojskowa. Wojskowa kanapka. To było dla mnie mieć po prostu wojskową kanapkę. A wiecie, kiedy ojciec się stał dla mnie Bogiem? Po prostu Bogiem. Jak już był dawno, był żołnierzem zawodowym w latach 50. Potem już wyszedł ze służby wojskowej i w 70. latach pojechaliśmy na wczasach na stanicę wojskową, tam był Głuchołaz. I młody żołnierz chciał pokazać, jak się rozbiera karabin. I coś mu się zaczęło. I mój stary, wziął spluwę, zrobił trzas i rozłożył na to coś. Ja potem chodziłem jak Bóg po prostu po środku czasowym, który pozwalałem dostąpić do siebie. No ale nie wszystko takie było różowe, bo się nie myślę, że coś było kłopotem. Ale wrócić do siebie, wrócić do pewnych praw Bożych. Ja przepraszam, że troszeczkę więcej, nie ładnym słowem, dokładam panią, ale drogie panie, o tym się nie mówiło. Ja też w dzieciństwie słyszałem, przepraszam, powiem prosto, od głupich nauczycielek, które mówiły, dziewczynki ładnie siedzą w świetlicy, robią rysunki, a wy co, po rynnach chodzicie? Kurczę, przecież chłopak musi chodzić po rynnach, no. Nie może tutaj chłopcy malują dziewczynki malują to, chłopcy choinkę, dziewczynki zajączka i tak sobie malują. Musi parę szyby być chłopak. Musi się nauczyć walki, ukrywania się, bo on to wspomina. Nikt nie wspomina, pamiętasz w szkole, żeśmy się przygotowali do matematyki, dostaliśmy piątki. Pamiętasz, jak służyłeś po piorunochronie, kurde, durny, przecież ja się wtedy przez ciebie zabił. Coś się zrobił. Wywaliłeś tą szybę, sam dyrektor, przecież policję wezwał. Moi koledzy, jak na rozrabiali, to dzielnicowi przyprowadził do szkoły, a dyrektor zobaczył, mówi, panowie siadają, a moi koledzy usiedli. Nie było. To się wspomina. Wychowanie chłopca jako dziewczynki, czy dziewczynki jako chłopca. Bardzo często dziewczynki, biedne dziewczynki słyszały przez niedomknięte drzwi w kuchni, jak ojciec mówił, miał być chłopak, niech będzie dziewucha. Mówi potem do córki Wojtek, zakładaj spodnie i każe pomagać w naprawie samochodu. To jest naprawdę piękne. Można wrócić do siebie tak jak nam księżom. To Bóg nakazuje, żeby być sobą. Jeszcze, proszę Państwa, jeszcze jedną rzecz powiem. Kiedy człowiek nie jest u siebie, kiedy w różnych sytuacjach jest inny, kiedy wobec żony jesteś taki, wobec dzieci taki, wobec teściowej taki, wszędzie być sobą właśnie, być jednym chrześcijaninem. Jestem chrześcijaninem na imprezie, jestem chrześcijaninem w pracy, jestem chrześcijaninem na stadionie. Mój kolega ksiądz wziął ministrantów na mecz Legii i oni do niego mówią, proszę księdza, on był po cywilu. I takie ciemne typy idą, o, to ty jesteś księdzem? No tak, jestem księdzem.
To dobrze, że chłopców to do dobrego prowadzisz od dzieciństwa. Nastawiony lęki do dobrego prowadzisz. Ale właśnie wrócić do siebie i od samego początku mieć tą tożsamość. To jest wielki dar Pana Boga, a zamienianie się jest grzechem ciężkim. Ja zresztą tym wszystkim, którzy mówią o tym, że mężczyzna i kobieta są tacy sami, chodzi tylko o wybór, zawsze daję przykład, który mnie przekonał do tego, że mężczyzna jest absolutnie czymś innym niż kobieta. Kiedy mojej mamy nie było w domu, była gdzieś w szpitalu, czy wyjechała i ojciec mi kąpał. Pamiętam, że jego paluchy rozsadzały mój mózg. Był twardy, szorstki i potem niósł mnie do łóżka po kąpieli, po zdzieraniu ze mnie skóry ręcznie. Kładł mnie do łóżka i śpiewał mi kołysanki. Śpi, syneczku, śpi. Dostałem nerwicy. A jak przyszła mama, to jej paluszki były takie, że po prostu bezboleśnie. Mama pachniała, mama była miękka, mama miała długie włosy. A jak mnie zanosiła do łóżka i kołderkę tak podnoszki, to ja do dziś to pamiętam. Tego mi najbardziej brakuje chyba od kobiety. Więc kwestia tej wymienności, to co pan Jacek Polikowski mówi, nie zwariujmy tak, że w połowie lotu samolotem kapitan będzie przechodził na pokład i rozdawał kawę, a stewardessy usiądą ze sterami. To naprawdę nie na tym polega uszanowanie męskości i kobiecości. A resztę ten film dołoży. Film, który mówi o odwadze, żeby być chrześcijaninem trzeba być odważnym człowiekiem. Ja państwu naprawdę bardzo współczuję, bo ja się przed cechami klerykalnych nie obracam, a wiem, że wielu z was za to, że przyznają się do Pana Boga, do Kościoła, do księży, może dostać nieźle po głowie. I wiem, że was to bardzo dużo kosztuje, dlatego z wielkim szacunkiem się odnoszę zawsze do świeckich, którzy bronią Kościoła w swoich środowiskach. Ale ten film pokaże, jak to się robi. I oni w Stanach się nie boją. To jest przepraszam za dziwne, że my, Polska, kraj katolicki, jesteśmy tacy, jako społeczeństwo tacy dziwni. Wiecie, co mi siostry zakonne mówią, nasze katoliczki, że one się o wiele lepiej w Indiach czują na ulicy niż w Warszawie. W Indiach siostrę każdy uszanuje, bo to jest kobieta Boga. To nie ważne, że to jest Bóg inny niż ich, ale to jest kobieta Boga. A w Warszawie podlatują, galon ściągają i jakieś obraźliwe słowa. Więc musimy się przyznać do tego, że nam jeszcze sporo brakuje w tym wyznawaniu wiary i takie filmy oglądać z pokorą i uczyć się z nich i pobierać to, co się tylko da. Dobrze, dziękuję państwu serdecznie. Miłe dni. Miłego oglądania filmu. I proszę się nie wstydzić, panowie, jak łezka też się zakręci wokół, bo jest bardzo mocny, wzruszający. Jezus Chrystus, najpiękniejszy mężczyzna świata, nie wstydził się płakać. My się nie wstydźmy, to nie jest objaw słabości, tylko jakiejś wewnętrznej prawdy u człowieka. Szczęść Boże. Jak szliśmy z księdzem Piotrem z kościoła do kina, ksiądz Piotr mówi, no piękna to masz i ława, tak jechałem, podziwiałem, mówię, no to księże Piotrze, no to za rok zapraszamy. Nic nie powiedział. Czyli nie powiedział? Nie. Tymi oklaskami podziękujmy i zaprośmy księdza Piotra na kolejną randkę w następnym roku. Proszę państwa, 3 minuty. Jeśli ktoś musi wyjść, to zachęcam teraz. I za 3 minuty dosłownie wyświetlamy film pod tytułem Odważni i Stateczny Bóg zapłaci jeszcze raz księdzu Piotrowi.